Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Gmina Wiśniowa to jedna z tych gmin, które poniosły największe straty wskutek ulewnych deszczy, jakie przeszły nad powiatem myślenickim w nocy z soboty na niedzielę 21 czerwca. Uszkodzone drogi oraz zatopione gospodarstwa domowe. To obrazek gminy na dzień 22 czerwca. Zniszczenia, można powiedzieć, są ogromne. W zasadzie w każdej miejscowości woda poczyniła szkody. Czy to w infrastrukturze drogowej, mostowej, uszkodzone są sieć kanalizacyjna, zasypało nam ujęcia na sieci wodociągowej. No, straty są naprawdę bardzo, bardzo duże. Mówimy, że straty dopiero są szacowane, ale czy teraz już można powiedzieć o jakichś konkretnych liczbach? Nie, o konkretnych liczbach na razie nie mogę powiedzieć. Powołana została komisja, a w zasadzie kilka komisji do szacowania skutków tej nawałnicy, która była. I dopiero po tym zostanie sporządzony protokół i mam nadzieję, że ten protokół zyska akceptację u pana wojewody i uda się pozyskać środki zewnętrzne. Niektóre osiedla w gminie Wiśniowa dosłownie zostały odcięte od świata. Przykład Węglówka, gdzie mieszkańcy nie mają obecnie drogi dojazdowej do domów. To jest jedyna droga dojazdowa do naszego osiedla, no i zostało z niej niewiele. Przynajmniej tutaj na dole. No, góra jeszcze przetrwała, no ale tutaj główne drogi, mostki przejazdowe, no to nie ma ich. Wspominacie te nocy z soboty na niedzielę? No szybko. Ja wspominam, to było szybko, no to był moment. No. Zaczęło padać, duży ulewa i po prostu no, to był moment. A potem było wiadomo, no bo jak drogę coś tam przerwało w jednym miejscu, no to tak właśnie kolega wspomniał, na weselu żeśmy byli, no to mieliśmy odcięcie też, no bo nie wiedzieliśmy, to było i ciemno i nie wiadomo jak się uda, żeby się nie wpaść też gdzieś. No i też była taka właśnie ekstremalna, tak powiem, noc, ta sytuacja. Właśnie wracacie z wesela i jaki obraz dostajecie? No zastajemy brak dojazdu do domu, to była przede wszystkim. No i pierwsze zastanawiałem się, co jeszcze z resztą dobytku, który jest tam, nie? No ale w miarę możliwości, pierwsze na piechotę z jednej strony, później z drugiej, no i jakoś żeśmy dotarli, nie? No i reszta też, bojąc się o swoje życie, ja też jako strażak, no to wcześniej też pomagałem, potem wróciłem się do siebie, do domu, żeby coś sprawdzić, co tutaj się dzieje, nie? Natomiast potem, no to też trzeba było się trochę bać o swoje zdrowie przede wszystkim, no bo w praktyce bez ciężkiego sprzętu nocą nie jesteś w stanie nic zrobić. I czasami no po prostu tylko ręce założyć i poczekać, co się będzie działo, nie? No bo to też trzeba wstać jutro i żyć dalej, nie? No właśnie, jak będzie wyglądało to jutro, co teraz? No to już musimy konsultować z dalszą częścią, no i władz wszelakiego rodzaju, bo my, no tak samo jest więcej takich osiedli, też nie możemy powiedzieć, że nasze osiedle i musi być docenione. Takich osiedli jest więcej na całym dystansie. No i my będziemy próbowali, no, jeżeli siłami swoimi, ile my z jednej strony, reszta może ciężki sprzęt, może coś, będziemy się starać przebić, no tak, żeby można było egzystować, no chociaż iść do tej pracy, czy dalej żyć, nie? Jak powiedział wójt Bogumił Pawlak, skala zniszczeń w gminie jest ogromna. Skalę tę w niedzielne popołudnie miał okazję zobaczyć wizytujący w Małopolsce prezydent Andrzej Duda. Panie wójcie, pana zdaniem ta wizyta przyniesie jakieś efekty? Mam wielką nadzieję, że przyniesie efekty, ale przyniesie efekty takie wymierne, czyli zwróci uwagę na problem, jaki jest. Jaki jest problem nie tylko w gminie Wiśniowa, ale jaki jest problem w bardzo wielu gminach, czyli problem z tym, żeby woda nie szkodziła mieszkańcom. Do tej pory nasze apele odbijały się od ściany. Głównie słyszeliśmy to, że nie ma środków, nie w tym roku, za rok. A tutaj widać, jak to wygląda. Nie ma środków w tym momencie, żeby pomóc mieszkańcom, żeby instytucje, które są do tego przeznaczone, rzeczywiście realizowały swoje zadania. Na to nie było środków, teraz trzeba znaleźć środki na to, żeby ponieść skutki, tak? Tak to wygląda, dlatego naprawdę mam wielką nadzieję, że wizyta pana prezydenta, pana ministra, pani premier da taki efekt, że zwrócą teraz uwagę na to, że trzeba się zająć problemem wód i szkód, które one czynią. Kiedyś był taki program Górna Wisła. Może warto wrócić do tego pomysłu, może warto zastanowić się, co zrobić, żeby woda nie robiła tego, co chce. Poszkodowani w wyniku ulewnych deszczy mieszkańcy gminy Wiśniowa mogą już zwracać się z prośbą o pomoc. W dniu wczorajszym i w nocy reagowaliśmy na bieżąco na te
zdarzenia, które miały miejsce, czyli było zgłoszenie czy to ze straży, czy od mieszkańca, udało się kilka koparko-ładowarek zorganizować, jechały sprzęty, udrażniały przepusty, udrażniały mostki i staraliśmy się tak reagować. Tak samo straż pożarna, jednostki OSP, PSP były na miejscu i pomagały mieszkańcom. W tym momencie sołtysi, moi pracownicy radni zbierają miejsca, gdzie jest potrzebna pomoc, układamy priorytety, to co jest najważniejsze. Jeśli jest osiedle, które jest odcięte od cywilizacji, to jest ważniejsze miejsce niż to, gdzie się wysypał żwir bądź kamień na drogę. Za moment mam spotkanie z przedsiębiorcami, od których będziemy wynajmować koparki, koparko-ładowarki i będziemy dysponować w miejsca, żeby realnie pomóc mieszkańcom. Powiedział Pan, że niektóre miejsca są odcięte od cywilizacji. Ile takich miejsc jest na terenie gminy Wiśniowa? Na dzień wczorajszy około 70 budynków było odcięte od dróg publicznych. Doraźna pomoc to jest ta pomoc, którą można uzyskać od wojewody małopolskiego do 6 tysięcy złotych. Wnioski są już zbierane, komisje będą wychodziły w teren, będą szacowały. Przed momentem miałem telefon z Urzędu Wojewódzkiego, że już są gotowi, żeby wypłacać te środki. Czekają tylko na sygnał z naszej strony, więc to będzie jak najszybciej, żeby ta kwota taka doraźna mogła być pozyskana przez mieszkańców, żeby to, co jest najpilniejsze, można było załatwić. Rozumiem, że te wnioski mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Gminy Wiśniowa. Tak, dokładnie. Wnioski są składane w Urzędzie Gminy, w GOPS-ie. Podane są numery na Facebooku, na stronie internetowej i jeśli mieszkańcy ucierpieli, jak najbardziej takie wnioski proszę składać. Dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do wody pitnej, gmina uruchomiła specjalne punkty poboru wody. Nie można powiedzieć tak, że wody w sieci wodociągowej nie ma. Ta woda jest, tylko może być zanieczyszczona, dlatego uruchomiliśmy zastępcze punkty poboru wody. I ta woda jest zdatna do spożycia, ponieważ pozyskujemy ją ze studni głębinowych, i część Wiśniowej i Poznachowice Dolne mają wodę bezpośrednio ze studni, która jest dobrej jakości i za to możemy zaświadczyć. A tam, gdzie może być woda niezdatna do spożycia, tylko do celów gospodarczych, tam zapewniamy dostęp w zbiornikach zastępczych. Informacja taka jeszcze dla mieszkańców, że będzie można zgłaszać się do Urzędu Gminy po tabletki, po substancje, które będą neutralizować te szkodliwe substancje w studniach, czyli mieszkaniec się zgłasza do urzędu, dostaje te tabletki i w swojej studni może sobie odkazić wodę. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.